Witam Was serdecznie. Nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio byłem we Wrocławiu, właśnie na wrocławskim AWF-ie u doktora Ryszarda Pawelca, osoby, która od 30 lat zajmuje się metodyką masażu wodnowej biologicznej, czyli możemy powiedzieć, że co nieco wie już o masażu sportowym, dlatego to właśnie z nim chciałem nagrać kilka fajnych materiałów związanych właśnie z masażem sportowym. Natomiast to, co dzisiaj obejrzycie sobie w ramach odcinka projektu Masaż, to jest profilaktyczny masaż pleców, czyli coś, co może sprawdzić się w sporcie i na pewno może sprawdzić się ogólnie w Waszej pracy. Wiem, że ogólnie nieraz widzieliście różnego rodzaju masaże grzbietu, pleców, natomiast mam nadzieję, że to, co zobaczycie dzisiaj, to będą troszkę nowe chwyty, troszkę inne ujęcie i być może wprowadzicie to do swojej pracy codziennej. Także zachęcam Was i zapraszam Was do oglądania tego odcinka, czyli profilaktyczny masaż pleców. Chciałbym Wam pokazać teraz metodykę masażu profilaktycznego pleców, czyli takiego masażu, który powinniśmy zawodnikom wykonywać w celach zapobiegawczych, aby uniknąć przeciążeń kręgosłupa w okresie, kiedy ciężko trenujemy, startujemy w licznych zawodach. Masaż ten będzie się składał z trzech części. Oczywiście tutaj tylko fragment pokażemy najważniejszy. Czyli odcinek lędźwiowo-piersiowy, prawą i lewą stronę osobno. No i ewentualnie jeszcze trzecia część, to jest górny odcinek pleców. Na początku głaszczemy wzdłuż kręgosłupa, stopniowo zwiększając siłę głaskania. Przechodzimy później do głaskania takiego poprzecznego na cztery. Bardzo ważne, żeby początek ruchu był zawsze nad kręgosłupem. Dla palców w dalszą stronę pleców, dla nas od dłoni w bliższą stronę. I następnie zajmuję się dalszą połową. Jestem zwolennikiem masowania dalszej połowy pleców, tak żeby dbać o własny kręgosłup, bo większość masażu spędzę stojąc prosto do stołu i mój kręgosłup nie będzie powyginany. I tutaj prawa ręka wykonuje taki długi ruch głaszczący z odwiedzionym kciukiem do barku, a lewa przegłaskuję tutaj na górze, żeby osoba masowana czuła, że ja tu cały czas jestem z nią i masuję. Następnie porozcieramy najważniejsze przyczepy na plecach, przyczepy mięśni pleców, czyli prawą połowę kości krzyżowej do talerza biodrowego, czyli zawsze kręcimy kółeczka do przyczepu. Ja określam ten ruch prawą ręką, ruchem rozcierania spiralnego od kciuka, czyli do przyczepu. I trzecim takim miejscem przyczepów mięśni pleców są wyrostki kolczyste kręgosłupa i tu spiralne rozcieranie przykręgosłupowych okolic. Następnie przechodzę do bardzo wszechstronnego porozcierania okolic prawej strony pleców, okrężne rozcieranie opuszkami palców w różnych układach choreograficznych, równoczesnych, naprzemiennych, w jedną stronę kręconych kółek, w drugą. Od czasu do czasu oczywiście nie zapominać o przegłaskiwaniu bliższej sobie strony. Grzbietową stroną paliczków środkowych rozcieram tylko w rzucie mięśnia prostownika. Kciuki opierając o lewy, niemasowany aktualnie prostownik. I też zmiana kierunków kręcenia tych kółek. Wystarczy około 5-6 przejazdów. Nasadami dłoni cały masowany obszar od talerza do łopatki. W różnych kierunkach się poruszamy, w bok, do góry. Kolejną techniką, którą tu wykorzystam, będzie piłowanie. W zależności od wielkości osobnika w pasie przykręgosłupowym, troszkę dalej od kręgosłupa. Następnie rozcieraniem poprzecznym porozcieramy w rzucie mięśnia prostownika. Około 5-6
sześciu przejazdów. I po przegłaskaniu rozcieraniem podłużnym wrzucie mięśnia prostownika. Też 5-6 razy pokonujemy odległość od kości krzyżowej do okolicy międzyłopatkowej. I na koniec działalności na tkankę łączną, na powięzie przeprowadzimy rolowanie w układzie poprzecznym, czyli od kręgosłupa w bok. I po prostowniku. Kolejny etap to 5 różnych sposobów ugniatania mięśni pleców. Pierwszy, taki uniwersalny dla mięśni płaskich, położonych, których nie możemy chwycić, oderwać od podłoża, odciągnąć, przygniatamy do podłoża. Jest to ruch tak zwanego ugniatania kłębikami. Wahadłowy ruch rąk, okresowo przygniatający, i tu jest faza ugniecenia, ugniecenia, ugniecenia. Oczywiście też w sumie w dwóch takich pasach poruszamy się. Można ten ruch robić równocześnie, kiedy oba kłębiki w tym samym czasie ugniatają. Tutaj już dużo tych przemieszczeń. Albo zamienić, wyprzedzić jedną rękę drugą o jedną fazę i raz jeden ugniata, 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 ugniata. Czyli ugniatanie kłębikami. To jest ta technika, którą ja właśnie wykorzystuję na tułowiu, mięśniach pośladkowych, tam gdzie nie możemy odciągnąć za bardzo mięśni. Drugim sposobem będzie ugniatanie całą dłonią. Wykorzystuję tutaj głowy, kości śródręcza, kłębik i kłąb, palce przeprostowane, kciuk odwiedziony, one są tu niepotrzebne. No i takie kółeczko z dozowanym oczywiście odpowiednio naciskiem. Można sobie drugą ręką troszkę pomóc, przyłożyć siły i też wielokrotnie przemieszczamy się w co najmniej dwóch paskach. Oczywiście zawsze ten ruch wykonuję jednorącz, czyli raz prawą, raz lewą, druga sobie w tym czasie może odpocząć. Kości, kłębik, kłąb, tak to potocznie nazywamy, a książkowo ugniatanie całą dłonią. I kolejne trzy techniki proponuję dla samego mięśnia prostownika. Jedną z takich jest ugniatanie kciukami, gdzie jeden kciuk wbijam, tak w cudzysłowie, za wyrostkami kolczystymi, drugi jakby na bocznej granicy mięśnia prostownika. No i kciuki nigdy się moje nie zetkną, zawsze dzieli ich taki fałd skóry z mięśniem w środku. I też tak 5-6 razy pokonam ten odcinek od kości krzyżowej. Drugim takim charakterystycznym dla prostownika chwytem jest przyśrubowanie. Tutaj moje palce przygniatają ten prostownik do kręgosłupa, a kciuk trzyma się za kręgosłup po mojej lewej stronie. I też około 6 takich przemarszów. I ostatnim będzie zruszanie, czyli takie odepchnięcie prostownika, powrót, zero poślizgu, jak sama nazwa wskazuje, zruszamy. I też tak z 5-6 razy do góry. Po ugniataniach w metodyce masażu zawsze występują wyciskania, więc tutaj 3 razy wycisnę tak wrzucie mięśnia najszerszego grzbietu do pachy. I 3 razy bliższymi paliczkami po prostowniku. Zwalniając nacisk między łopatkami, wykańczając ruch na bark. W kolejnym etapie zestaw wibracji przerywanych. Tutaj proponuję miotełkowanie. Luźno paluszki jeden o drugi uderzają.
oklepywanie taką poduszeczką powietrza. I taki też typowy dla prostownika chwyt uderzeń szponiastych. Pionowo 8 paluszkami uderzam w sam prostownik. W tym momencie w metodyce masażu przechodzę na drugą stronę stołu, robię lewą połowę do tego samego momentu, czyli do uderzeń szponiastych. I jeżeli masaż ograniczamy do odcinka lędźwiowo-piersiowego, to na koniec otrząsamy już obie połowy. I głaskaniem końcowym, takie odwrócenie tego, co robiliśmy na początku, czyli najpierw poprzecznie na 4. Kiedy w praktyce robilibyśmy jeszcze górny odcinek pleców, można to otrząsanie zostawić sobie na koniec, na potrząsanie całych pleców, całego tułowia. Kończymy masaż na plecach zawsze wzdłuż kręgosłupa. Można w połowie zawrócić, można na barki dojechać. Oczywiście czyniąc to zgodnie z metodyką coraz delikatniej. O. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, a nie macie zasubskrybowanego kanału Projektu Masaż, także tutaj macie subskrypcję, kliknijcie sobie i na maila będą przychodziły teraz filmy, które będą powstawały, a będzie tego troszkę więcej. Oczywiście zachęcam do odwiedzania Facebooka, ponieważ tam się dzieje najwięcej, także macie tutaj link na dole i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.